Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Ogromne gratulacje, znowu jest to podium. W zeszłym sezonie długo czekaliśmy na pierwsze podia, a w tym sezonie jedno za drugim. Ja się cieszę, tym bardziej po tym Bischofshofen, gdzie tam trochę miałem pecha i te skoki tam już były bardziej nerwowe, bo wiadomo, sprawą jest, jak zawodnik ma trochę gorsze warunki, gorzej skoczy, to później chce jeszcze lepiej, to czasem gorzej wychodzi. Ale no, wiem doskonale, że jeśli się jest w stabilnej formie, że ta forma dopisuje, to na lutach trzeba normalnie skakać. I mimo to, że obniżano mi belkę, że tam Martin Skok skakał naprawdę daleko, ale troszkę mu też ten wiaterek pomógł, to, że stanąłem znów na podium i że naprawdę była walka, i to jest strasznie cieszące. A czy po tym Bischofshofen były jakieś nerwy, taki dodatkowy stres właśnie przed tym konkursem w Harrachowie? Nie, ja myślę, że nie. Ja po prostu jestem już za starym zawodnikiem, żeby myśleć o tym, że coś mogę zepsuć, że mam jakieś nerwy. Wiem doskonale, że moje skoki są na tyle stabilne, że jestem w stanie w tym momencie walczyć z tymi najlepszymi. I to mnie bardziej uspokaja i to powoduje to, że moje skoki są nadal dobre. Tutaj z Morgim, jak równy z równym dzisiaj walczyłeś, można powiedzieć, pogodził was Martin Koch, ale do Morgensterna niewiele zabrakło. No to tym bardziej jest cieszące, że Tomasz jest w niesamowitej formie, a moje skoki są ze skoku na skok coraz lepsze i mogę z nim walczyć. Czy da się tutaj poszybować tak daleko właśnie jak Martin Koch, czy on tutaj skacze po prostu lepiej od wszystkich? Myślę, że spokojnie się da, po prostu trzeba mieć też troszkę szczęścia. Jak to się skacze przed taką ilością polskich kibiców? Właśnie przed chwilą mówiłem, jak w Zakopanem, także to jest bardzo ważne, że nasi kibice przyjeżdżają tutaj. Zresztą Czesi również mi dziękowali za to, że dzięki mnie ci kibice tutaj przyjechali do Harrachowa. No i co mogę więcej powiedzieć? Mogę im tylko podziękować za to, że po raz kolejny, że dopisali, bo to nas nosi, na pewno nas nosi i to bardzo, bo bez tych kibiców byłoby zdecydowanie gorzej i nudniej. Jak to jest, trudno jest się tak przestawić na loty z dużej skoczni? Nie, trzeba normalnie skakać. Po prostu będąc na rozbiegu, trzeba sobie pomyśleć jedno, że to jest normalna skocznia. Trzeba tak samo jak na średniej, na dużej, tak samo na skoczni mamucie. I ostatnie pytanie. TVP ostatnio wyemitowało taki materiał o tym, że rzekomo jest jakiś konflikt na linii Adam Małysz, Hanu Lepisto. Chodziło o tę wypowiedź z Bischofshofen. Właśnie już to dementowałem, po prostu to jest jedna wielka bzdura, nie wiem, jeden z dziennikarzy po prostu nie umie słuchać, tylko myśli od razu, nie wiadomo, chyba nie głową, tylko czymś innym, nie powiem czym. Ja mówiłem tak, że Hanu może nie jest taktykiem, jest bardzo dobrym trenerem, ale czasem można by było odpuścić kwalifikacje i w Bischofshofen, gdybym odpuścił kwalifikacje, startowałbym tam z tyłu, tam gdzie mieli lepsze warunki. Może by to pomogło, ale nie, to też tak można sobie tylko gdybać. Hanu wychodzi z jednego założenia. Nikt nie skacze perfektnie, więc dlatego każdy skok jest do niego nauką i dlatego skacze każdy trening. Ale gdybym ja zadecydował o tym, czy powiedział Hanu, ja nie chcę kwalifikacji skakać, na pewno by się zgodził. Więc mogę tylko powiedzieć temu dziennikarzowi, który to tak napisał, że czasem trzeba słuchać bardziej. Trzeba słuchać zawodnika, trzeba słuchać tego, co mówi, a nie po prostu tylko wywoływać sobie sensacje. Bo ja wiem, że to już jest nudne, że mały cały czas na podium staje, czy skacze nieźle, może by coś zepsuł, czy może by mu coś dopieprzyć, bo tak często bywa. Więc dlatego chyba wymyślił sobie taki tytuł. Dziękuję i powodzenia. Proszę bardzo.